Urząd Miejski ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy placu zabaw mającego powstać w sąsiedztwie bloków przy ulicy Szpitalnej 85 i 85A. Pomysł na jego realizację zainicjowali sami mieszkańcy miasta. W głosowaniu na suwalski budżet obywatelski 2017 zajęła drugie miejsce na liście projektów małych. Zdobyła 985 głosów. Zainstalowany zostanie stalowy, wielofunkcyjny zestaw urządzeń do zabawy i ćwiczeń sprawnościowych. Karuzela, huśtawki, bujak, stół betonowy z ławkami do gry w szachy i Chińczyka, betonowa piaskownica i kosz na śmieci, a także solidne ławki z oparciem oraz stół do tenisa. Nawierzchnia działki wykonana zostanie z kostki betonowej, a ogrodzenie i brama ze stali ocynkowanej. Firmy mogą składać oferty do 19 kwietnia. Realizacja inwestycji potrwa do 28 lipca.